Ten program zaprasza sponsor programu firma Koral, producent programów estradowych dla dzieci z udziałem pluszowych postaci z bajek. Dzień dobry, witam serdecznie w programie Rozmowy w izbie u Starki. Nazywam się Tomasz Ciba i będę gospodarzem programów, z którymi cyklicznie będę miał okazję zawitać u Was w Waszych domach. W każdym odcinku będę starał się pokazać Państwu ciekawe miejsca na naszej śląskiej ziemi. Nie zabraknie również gości w programie, którzy zadbają o to, aby wskazać nam te miejsca, które warto odwiedzić. Za moimi plecami okazały budynek wiejskiego Domu Kultury w sołectwie Grabówka. Wcale nie przypadkiem wybrałem to miejsce, bo wewnątrz znajduje się pomieszczenie stylizowane na izbę u Starki. Zresztą zobaczcie sami. Sami przyznacie, że wnętrze robi wrażenie. Posiada też nietuzinkowy klimat. Pomysłodawcą jest pani Gabriela Świeży, sołtys sołectwa Grabówka. Sporo pracy w realizację tego pomysłu włożyła pani Iwona Świerczek. Być może uda mi się zaprosić ją dzisiaj do programu, a tymczasem odrobina muzyki z pewnością nam nie zaszkodzi. Przychodziłaś wieczorami, było ciastko z jagodami, mała kawa i milczenie, i to ciche z serca drżenie. Kolorami jesień biegła, ciemność nocy uczuć strzegła, wśród sitowia płaszcz perkozy, gdzieś tam wicher zapadł w łoży. A my ciągle tacy sami, ciągle jeszcze zakochani, chociaż stronie posiwiały, chociaż lata przeleciały. A my ciągle tacy sami, ciągle jeszcze zakochani, chociaż skronie posiwiały, chociaż lata przeleciały. Żółte liście za oknami opadają kobiercami, ubojeni deszczem ciszą, a na szybach krople wiszą. Przy kominku ogień trzeszczy, wśród gęstwiny sowa wrzeszczy, światu wieści złe nowiny. Kto się boi, kto bez winy? Ciągle tacy sami, ciągle jeszcze zakochani,
chociaż skronie posiwiały, chociaż lata przeleciały, a my ciągle tacy sami, ciągle jeszcze zakochani, chociaż skronie posiwiały, chociaż lata przeleciały. Ciągle jeszcze zakochani, chociaż skronie posiwiały, chociaż lata przeleciały, a my ciągle tacy sami, ciągle jeszcze zakochani, chociaż skronie posiwiały, chociaż lata przeleciały. Gościem jest pani Iwona Świerczek. Witam serdecznie. Cześć. Pani Iwona jest pracownikiem Wiejskiego Domu Kultury w Grabówce, a także mieszkanką tej małej, ale jakże urokliwej miejscowości. Pani Iwono, skąd pomysł, by zorganizować Izbę Usztarki? Pomysł się narodził po zlikwidowaniu tutaj siłowni i trzeba było po prostu zrobić coś z tym miejscem, jakiś pomysł na to miejsce, na spotkania, na to, żeby wykorzystać to miejsce. No i tak pomalutku, jakoś tak, nie wiem, ogólnie, bo do tego pomysłu przyczyniły się różne osoby, wiele osób. I powstał taki pomysł na taką izbę regionalną Usztarki, a Usztarki, ten pomysł powstał na nazwę Usztarki. To było, kiedy zrobiliśmy sobie kawę i koleżanka powiedziała właśnie, Ludzka, a kają wypijemy, a to chodźcie, idziemy do Starki. No i tak zostało, Izba Usztarki. Drodzy Państwo, to bardzo ciekawe, że pani Iwona przez cały czas dbała o to, abyśmy czuli się tu faktycznie jak na kawie Usztarki. W mojej filiżance też już znalazła się kawa, tak. O to zadbała pani Iwona. Skąd udało się w takim razie zorganizować te wszystkie rekwizyty? Powiedziała pani, że to praca jakby zbiorowa. Wiele osób tworzyło to miejsce. Czy to byli tylko mieszkańcy Grabówki, czy okolicznych miejscowości również? Przede wszystkim właśnie mieszkańcy Grabówki. Przede wszystkim Gołężanki, zespół, który tutaj właśnie ma u nas próby, Gołężanki, Rada Sołecka Grabówki. Przyjaciół mamy bardzo dużo, którzy właśnie uruchomili swoje źródła, zeszli do swoich piwnic, wydobyli wszystkie takie różne cudeńka, takie starocie i z tego. No oczywiście też trzeba było uruchomić takie coś jak znajomości na Facebooku. Tak, portal społecznościowy zrobił swoje. Tak, zrobił swoje. Także mamy taką stronę, prowadzę Nasza Grabówka na Facebooku i tam pierw ogłosiłam, że zbieramy oczywiście za darmo, jeżeli ktoś chce podarować, to zbieramy takie różne cudeńka, że robimy taką salę. No i się zaczęło i wtedy ruszyło to wszystko. Drodzy Państwo, goszczę zatem chyba w najbardziej nowoczesnej miejscowości na Śląsku. Dlaczego nowoczesna? Bo w każdym domostwie już nie ma żadnych starych rekwizytów, starych sprzętów domowych, bo to wszystko znajduje się tutaj, w Izbie Usztarki, czyli w pomieszczeniu specjalnie przygotowanym Wiejskim Domu Kultury
w sołectwie miejscowości Grabówka. Skorzystałem z zaproszenia, pojawiłem się wewnątrz, miejsce to mnie zauroczyło. Pani Iwono, fajne miejsce, rewelacyjne rekwizyty, warto tu być, warto się napić kawy, ale czy z tym miejscem Wy jako pracownicy Domu Kultury wiążecie jakąś przyszłość, że mogą się tu odbywać warsztaty, spotkania? Jak to wygląda? No właśnie, mamy taką nadzieję. Chcemy właśnie to miejsce rozreklamować. Warsztaty jak najbardziej. Może jakieś zajęcia z dziećmi. Było tutaj nagrywane z Koła Gospodyń Wiejskich w Lubomii, było nagrywane gotowanie wodzionki naszej śląskiej. Chcemy może pokazać dzieciom, jak się ogórki kisi, jak się robi fet, takie spotkania. No i oczywiście mieliśmy też tu już sesję zdjęciową. Zdjęcia można tutaj podejrzeć. Zdjęcia, jeszcze wejdę Pani słowo, tak. Zdjęcia można zobaczyć tutaj, ale również są na profilu facebookowym. Dokładnie. Z Domu Kultury, tak, na Grabówce, tak. Czy sołectwa Grabówka, tak? Tak, tak. W najbliższym czasie zaplanowane są kolejne sesje zdjęciowe, tym razem już z choinką świąteczną. Tak. Pani Iwono, dzisiaj siedzi mi się tu wyjątkowo dobrze, aczkolwiek w programie postanowiliśmy również pokazać okoliczne miejscowości w gminie Lubomie. Zatem ja będę aromatyczną kawkę popijał już za moment, a Pani tymczasem dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.
Grabówka to mała, ale nad wyraz malownicza miejscowość, w której zamieszkuje około 300 mieszkańców. Wychodząc z izby Ustarki, możemy pojawić się na tej platformie widokowej i podziwiać wspaniałe widoki. Co za moimi plecami? Akweny wodne, roślinność, drzewostan, ale wykorzystując tą lunetę, można dopatrzyć się również miejscowości, która sąsiaduje z Grabówką, miejscowości Buków. I tam dzisiaj Was zabiorę. Już wcześniej zapowiedziałem wyjątkowego gościa, który opowie nam nieco więcej o miejscowości Buków. Razem ze mną pani Magdalena Staniczek. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Pani Magdo, aż trudno w to uwierzyć, ale jest Pani jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek Bukowa, jeżeli chodzi o kuchnię, czyli najbardziej rozpoznawana kucharka, zacznę wyliczać, najbardziej rozpoznawalna kucharka, działaczka koła gospodyń wiejskich i mieszkanka Bukowa, która jest dumna z tego, że mieszka Pani w Bukowie. Jak się Pani zatem mieszka w Bukowie? Bardzo dobrze. Jestem bardziej zadowolona w Bukowie niż w Lubomiu, jak mieszkam. Czyli domyślam się, że pochodzi Pani z Lubomii, tak, a mieszka Pani tak w Bukowie. Jak do tego doszło, o to zapytam nieco później, ale czy przez cały czas mieszkania w Bukowie jest Pani zadowolona z tego, że mieszka Pani w Bukowie, czy być może te powodzie, które nawiedzały... Nie, że mieszkam, nie, że bo powodzie to jest nie za bardzo o powodzie. To jest taki temat, któremu tak moglibyśmy poświęcić sporo czasu. Tak, myślę, że dzisiaj tylko i wyłącznie zachęcimy do odwiedzenia miejscowości Buków, bo tam jest co oglądać. Kiedy Pani wspomniała o tej Lubomii, to tak sobie pomyślałem, że zapytam. To widocznie serce zabiło pewnego dnia mocniej i za przyszłym, jeszcze wtedy, małżonkiem powędrowała Pani do Bukowa. Zgadza się. I te pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące, jakie były w tym Bukowie? Pierwsze miesiące, na chwilę mieszkałam w Lubomii, bo zaraz też nie, ale później... My się przeprowadzili, wybudowaliśmy tam i jestem bardzo zadowolona. Pięknie. Tak mówić rewelacyjnie o miejscowości, w której się mieszka. Drodzy Państwo, wzór do naśladowania. Pani Magdo, przez Buków przebiega trasa rowerowa. Czy Pani zdaniem warto wybrać się na wycieczkę rowerową do Bukowa? Jak najbardziej. Co tam możemy zwiedzać? Bo jakby nie spojrzeć na mapie, malutka miejscowość. Co warto zwiedzić w Bukowie? Jest bardzo dużo. Mamy kościółek, mamy spichlerz. Jest już tyle lat, niebo też. No i jeszcze kaplica drewniana. Czyli takie trzy elementy, o których nie możemy zapomnieć. Warto również wspomnieć, że Buków graniczy z polderem Buków, zbiornikiem suchym na dzień dzisiejszy, który... Wcale nie w cudzysłowie. Ratuje nas przed kolejną wodą, czy też powodzią, czyli wezbrane wody, które mogą gdzieś tam przeniknąć i ulokować się w Bukowie, a tego byśmy już nie chcieli. W takim razie, wracając do tych punktów, które warto odwiedzić, obiektów, które warto zobaczyć. Kaplica. Drewniana kaplica. No już tyle lat, bo drewniana, ja to właśnie już nie pamiętam też, nie, bo to właśnie się przyprowadziła, no ale już ta kaplica w którym roku, to nie wiem dokładnie. Ale czy pamięta Pani ten moment, kiedy ta kaplica była wznoszona nieco wyżej? Bo ona teraz już jest na takim postumencie, czyli jest nieco wyżej. A kiedyś ona była równo z jezdnią, z drogą. Czy od momentu, kiedy Pani mieszka już w Bukowie, to już jest wyżej. To już było. Było wyżej. Tak. Miejscowość Buków, fantastyczna miejscowość, o której można byłoby rozmawiać bez końca. Tak. Kaplica, ta drewniana kaplica to kaplica Matki Boskiej Różańcowej. Tak. I tutaj nie ukrywam, jestem przygotowany, którą wybudowali w 1770 roku nękani powodziami mieszkańcy z nadziei, że będzie ich chroniła od powodzi. Obok kaplicy to warto również wspomnieć, znajduje się taki cokół, na którym są zaznaczone wysokości. Co to są za wysokości? Co one nam pokazują? No tam jest jak powódź była, nie w którym tam roku... Czyli w którym roku i ile było wody. Tak. W takim razie, drodzy Państwo, jedno jest pewne. Buków, malownicza miejscowość, do której warto zajrzeć. Kaplica, którą warto odwiedzić i miejsce, o którym ja, mieszkając kilka kilometrów od Bukowa, nie miałem zielonego pojęcia. Spichlerz. Tak.
Spichlerz, który został, z tego co już się orientowałem, przeniesiony z miejscowości Owsiszcze do Bukowa. Czemu on miał służyć? Czy on był jakoś wykorzystywany gdzieś tam później? No ja też tam wszystkiego tak szczegółowo to tam nie pamiętam, bo to wiadomo, że tam nie, ale dużo jeżdżą i zwiedzają. Czyli warto również spojrzeć na ten spichlerz, zwiedzić spichlerz, zobaczyć, czy faktycznie jest to miejsce, o którym dzisiaj wcale nie przypadkiem rozmawiamy. Mała społeczność, mała miejscowość, niespełna 300 mieszkańców. Niecałe, no 260 tam ponad. Do pozazdroszczenia, tak. Bo macie swój kościół. Tak, kościółek mamy też bardzo ładny. No i są my z tego zadowoleni. W samych superlatywach pani Magdalena opowiada nam o Bukowie. W takim razie, drodzy Państwo, jeżeli chcecie, macie ochotę, to zapraszam do Bukowa. Tam naprawdę jest co zobaczyć i jest co zwiedzać. Za namową pani Magdaleny Staniczek postanowiliśmy udać się do Bukowa i zwiedzić okolice. Oczywiście zgodnie z wytycznymi naszego gościa. Zainspirowani opowieściami o miejscowości Buków, postanowiliśmy odwiedzić to miejsce. Dotarliśmy do centrum wsi, gdzie znajduje się trójkątny placek ze stojącą na betonowym cokole kaplicą Matki Boskiej Różańcowej. W bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy daje się zauważyć wskaźnik poziomu spiętrzenia wody w formie przypiętych do słupa tabliczek z datą i wysokością poziomu wody przy kolejnych nawiedzających wieś powodziach. Kaplica wybudowana została w 1770 roku przez nękanych powodziami mieszkańców w nadziei, że będzie ich chroniła przed kataklizmami. Zajrzyjmy zatem do środka, drewnianej, zdobiącej miejscowość miniaturki kościółka. We wnętrzu ozdobiona jest skrzyniowym ołtarzem, polichromowaną figurą świętego Izydora i obrazem Matki Boskiej Różańcowej. To jedna z perełek śląskiej ludowej architektury sakralnej. Z pewnością zalicza się do świątyń najbardziej na Śląsku doświadczonych przez powodzie. Przynajmniej 11 razy była zalewana przez katastrofalne wylewy Odry. Warto nadmienić, że zaspokajała ona początkowo potrzeby duchowe parafian. Wieś systematycznie się rozrastała, przybywało mieszkańców, a co za tym idzie, również wiernych. Dlatego też z początkiem lat 30. XX wieku kaplica przestała wystarczać i podjęto inicjatywę budowy nowego, murowanego kościoła. Eklektyczny kościół powstawał w latach 1931-1933 na działce w sąsiedztwie kaplicy. Konsekrowany w 1933 roku stanowił pierwotnie kościół filialny parafii Lubomia, a samodzielną parafię erygowano dopiero w 1981 roku. Nieopodal kościoła na ulicy Zabytkowej naszą uwagę przykuwa drewniana budowla. To spichlerz przeniesiony do Bukowa w 1819 roku z miejscowości Owsiszcze. Jest to tak zwany sypaniec, posiadający drewnianą konstrukcję obrzuconą gliną. Obiekt znajduje się na prywatnej działce i niestety nie został wpisany na listę zabytków. Tym samym za obecny stan, wręcz imponujący, warto podziękować właścicielom działki. Życzyć im także wsparcia ze strony odpowiednich instytucji, by tak wspaniale zachowany zabytkowy obiekt nie poszedł w zapomnienie. Na miejscu sporo usłyszeliśmy o obiekcie od pani Sylwii, której to pradziadek przeniósł spichlerz w to miejsce. Buków to malowniczo położona miejscowość. Okolica stanowi dogodny teren do spacerów oraz uprawiania wycieczek rowerowych. Podróży trwać, wyruszamy z walizką.
czekaj nas, do pociągu wsiadać czas. Nie obchodzi nas, czy pada deszcz, przecież parasolki mamy też. Grunt to uśmiech mieć na twarzy, spełniać to, co nam się marzy. I nieważne dokąd, kiedy, gdzie, świat zagadką dla nas wielką jest. Odpowiedzi w mig znajdziemy, gdy go razem zdobędziemy. Bo nic, naprawdę nic, nie powstrzyma nas. My przed siebie iść i w podróży trwać. Wyruszamy z walizkami, spać będziemy pod gwiazdami. Hej, przygodo, czekaj nas, do pociągu wsiadać czas. Pakuj zaraz też i bagaż swój, smak podróży razem z nami czuj. I wyruszaj z kobietami, co śpiewają z walizkami. Nawet gdybyś dzisiaj wahał się, to wnet razem przekonamy cię, że potrzeba tak niewiele, by być naszym przyjacielem. Bo nic, naprawdę nic, nie powstrzyma nas. My przed siebie iść i w podróży trwać. Wyruszamy z walizkami, spać będziemy pod gwiazdami. Hej, przygodo, czekaj nas, do pociągu wsiadać czas. I w podróży trwać. Wyruszamy z walizkami, spać będziemy pod gwiazdami. Hej, przygodo, czekaj nas, do pociągu wsiadać czas. Nic, naprawdę nic, nie powstrzyma nas. My przed siebie iść i w podróży trwać. Wyruszamy z walizkami, spać będziemy pod gwiazdami. Hej, przygodo, czekaj nas, do pociągu wsiadać czas. W programie Rozmowy u Starki nie może zabraknąć również niespodzianek. Już mieliście okazję zobaczyć, posłuchać. A tu niespodzianka. Są razem ze mną Magdalena Witoszek i Żaneta Czogalik, czyli kobiety na walizkach. Tak się składa, że zarówno z Magdą, jak i z Żanetą znamy się bardzo dobrze, stąd też dzisiaj mogę sobie pozwolić na swobodne perty. Cześć dziewczyny! Cześć! Cześć Tomku! Kobiety na walizkach. Spoglądając na was, to takie dziewczynki. A tu proszę, tak dumnie, kobiety na walizkach. Skąd w ogóle ten pomysł? No już nie takie dziewczynki, już troszeczkę doświadczenia za nami życiowego. Natomiast skąd pomysł, że akurat na walizkach? Ponieważ my ciągle jesteśmy w podróży. Ciągle w trasie, tak. W podróży muzycznej głównie. Natomiast jak najbardziej lubimy też zwiedzać świat. Podróżować, zwiedzać, tak. Poznawać nowe miejsca. A ze względu na fakt, że do walizki sporo się zmieści, to te walizki towarzyszą wam cały czas. Jest ich coraz więcej, nadmieńmy. Ile macie teraz walizek, aktualnie, które zabieracie z sobą na występy? Sześć.
Miałem okazję ostatnio oglądać wasz występ z Areny Gliwickiej. Miejsce fantastyczne, w ogóle koncert bardzo mi się podobał. Chciałem przeliczyć te walizki, ale byłem tak zafascynowany waszym koncertem, że nie liczyłem. Stąd też, dziewczyny, ile tych walizek zabieracie z sobą? Sześć. Na scenie mamy sześć, natomiast oprócz tych walizek, które pojawiają się na scenie, jest jeszcze niezliczona ilość torebek, jakichś takich małych kosmetyczek. Czyli domyślam się, że to nie mieści się w samochodzie osobowym. Madzia ma troszeczkę większy wóz i wykorzystujemy jej samochód na różne koncerty. Gabaryty bagażnika są takie bardziej pojemne. Tak. Czyli dojeżdżacie w każde miejsce, które was zaproszą. Powiem tak bardzo przewrotnie. Teraz jest taki czas, taki okres dla muzyków niezbyt korzystny, a to ze względu na fakt, że nic nie dzieje się w plenerze, mało imprez plenerowych, w ogóle imprezy zamknięte też gdzieś poszły do lamusa. Wcale nie przypadkiem, a wy jakoś tak całkiem fajnie sobie radzicie. Na całe szczęście. Wydaje mi się, że gdzieś... Gdzie diabeł nie może, tam kobietę pośle. Więc sobie tak prężnie działamy. W ogóle jakoś wam to nie przeszkadza, że nie można wejść na wielką scenę, czy czegoś wam brakuje? No jest niedosyt. Trzeba to głośno powiedzieć, że jest niedosyt, ponieważ bezpośredni kontakt z publicznością zawsze jest dużo bardziej motywujący też dla nas do dalszej pracy. Natomiast jak się nie da, to trzeba inaczej. Czyli wykorzystujecie każdą możliwość, żeby zaprezentować ten swój artyzm, tą swoją twórczość szerokiej publiczności. No, powiem szczerze, możecie być przykładem dla wielu muzyków, wykonawców, czego oczywiście Państwu życzę, żebyście korzystali właśnie z wiedzy na przykład kobiet na walizkach, które w dobie obecnej radzą sobie całkiem fajnie. To co? Odrobina muzyki? Splecione ręce dwie, na piasku ślady stóp, co na palcach unoszą się. Miłość skrzydła ma i unosi właśnie ciebie i mnie. Odnajdźmy razem bezludną wyspę, gdzie nikt nie widzi nas. Odnajdźmy miejsce, gdzie szumią drzewa, gdzie szepcze cicho tylko las. Niech taki uczą nas melodii kochania. Niech dzień wypełnia śmiech, niech obłoki zaproszą nas do latania. Gdy całujesz mnie, razem pójdźmy tam i zostaniemy tak długo, jak chcesz. Odnajdźmy razem bezludną wyspę, gdzie nikt nie widzi nas. Odnajdźmy miejsce, gdzie szumią drzewa, gdzie szepcze cicho tylko las. Niech taki uczą nas melodii kochania.
dzień wypełnia śmiech. Niech obłoki zaproszą nas do latania. Cicho tylko las, niech ptaki uczą nas melodii kochania. Niech dzień wypełnia śmiech, niech obłoki zaproszą nas do latania. Kobiety na walizkach. Cały czas w trasie, cały czas żyją muzyką. Teraz, w obecnej dobie, trudno zaprezentować się publiczności, ale one w ogóle nie śpią. One przez cały czas działają. Dziewczyny, bieżące plany na najbliższą przyszłość. Na najbliższą przyszłość. No, przygotowujemy się teraz aktualnie do koncertów takich świątecznych, gdzie zaprezentujemy pastorałki, kolędy. O ile sytuacja na to pozwoli, mamy nadzieję, że tak. Tak, bardzo byśmy chciały się jednak osobiście z publicznością spotkać. Liczymy na to, że to się uda. No i tworzymy też swój autorski program pastorałkowy. Akurat pracujemy nad nagraniem naszej pierwszej pastorałki. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mamy nadzieję, że się spodoba. W takim razie trzymam nie tylko ja, ale z pewnością telewidzowie za Was kciuki. Dodam tylko, że już w ubiegłym sezonie miałyście okazję wystąpić podczas jarmarków świątecznych i byłyście bardzo fajnie przyjęte. Z czego, wow, bardzo się cieszę. My też się bardzo cieszymy. Mamy nadzieję, że te nasze pastorałki, które gdzieś tam już się tworzą, to będzie taka wisienka na torcie. W takim razie tort już prawie że przygotowany, a my czekamy na wisienkę. Dodam, że moimi gośćmi dzisiaj w rozmowach Izbie Ustarki były Żaneta Czogalik i Magdalena Witoszek, czyli kobiety na walizkach. Dziękujemy. Dziękujemy. Drodzy Państwo, znajdujemy się w sąsiedztwie polderu Buków Suchego Zbiornika, o którym już dzisiaj wspominałem w programie. Być może uda mi się również nieco więcej informacji pozyskać na temat tego miejsca i barwnie opowiedzieć w programie. Na dzisiaj jednak dziękuję za uwagę. Cieszę się, że mieliśmy okazję spotkać się i zapraszam na kolejne odcinki rozmów w Izbie Ustarki.